U nas, proszę Państwa, w radiu są same ciekawostki, no bo jak dzisiaj jest poniedziałek, to tak mówią, że nie lubię poniedziałku, nie lubię poniedziałku. No i rzeczywiście jest za co ten poniedziałek nie lubić. Proszę bardzo być z nami, my jesteśmy bardzo pozytywni, my zawsze mamy zakończenie pozytywne i myślimy o tym końcu takim pozytywnym, żeby zawsze te problemy, jeżeli są, żeby je rozwikływać, żeby się nie kłócić, żeby się nie bić, że jeżeli pokazujemy problem, to żeby zawsze z tego problemu można było wyjść. Jana Oliwiera. Spotykał ją przy obiedzie i na tę chwilę czekał każdego dnia z utęsknieniem. Co prawda nie była rozmowna, ale była ciepłą, dobrą i cudowną osobą, a on nie przestawał o niej myśleć. Już go nie onieśmielała. Patrząc na nią, czuł się silny, odpowiedzialny i pewny swojej wartości. Nawet sen przepełniony był Pauliną. Tak miała na imię. I to imię stało się dla niego najpiękniejszym ze wszystkich. Józef potrafi kochać swoje siostry. Paulinkę wziął do siebie i mają przy sobie. Ale kocha też Agatkę i Elę. I chociaż rzadko się spotykają, to kontakty są zawsze serdeczne. Kochał swoich opiekunów, Eleonorę i Zygmunta. Cenił ich i szanował. We wszystkim z wdzięcznością starał się być im posłusznym i pomocnym. Zawdzięczał im ciepło opiekuńcze, które dali mu po śmierci rodziców, ale też zawdzięczał im więcej, bo rodzinę, którą mu stworzyli, otaczając miłością. A to wszystko otrzymał od nich z dobroci serca. Nauczyli go ciepła, ale i odpowiedzialności za wszystko, co robił. Dzięki nim zdobył umiejętność utrzymania się z własnej pracy. Czuł, że nie musi bać się życia, że jak trzeba, to wszystkiemu podoła. Nie myślał nigdy o małżeństwie. Do chwili, gdy spotkał Paulinę, poczuł, że bez niej zawsze już czegoś będzie mu brakowało, że tylko z nią możliwa jest pełnia. W bardzo czysty, prosty sposób pojawiła się w nim miłość do niej. Przyszła jak coś naturalnego, bez wątpliwości i bez znaku zapytania. Nie przewidział jednego, że ta młodziutka dziewczyna, poważnie patrząca na świat, w swoim sercu rozważała już możliwość rozpoczęcia wspólnego życia z kimś całkiem innym. Był w okolicy starszy sąsiad, który utracił żonę przez nagłą chorobę. Wdowiec ten, Antoni Kuncewicz, został z trójką dzieci, które sam wychowywał. Uczynna Paulinka kilkakrotnie przywoływana była do niego do domu, do pomocy w opiece nad dziećmi. Rodzice dziewczyny przychylnie patrzyli na możliwość wyjścia córki za mąż za starszego, majętnego sąsiada. Nikt nie rozważał innej możliwości. Ta była dotychczas jedyna i wydawała się naturalną i jakby niepodlegającą zmianom. Przeszkodą jak na razie był młody wiek Pauliny. Wszystko wskazywało na to, że sąsiedzki ożenek powinien dojść do skutku. Posłuszna Paulina nie śmiała myśleć inaczej. Wydawało się jej, że to jest dla niej powołanie, zadanie do wykonania. Starała się spełnić wymagania sytuacji i wszystkich zadowolić. Trwała spokojnie na drodze do przyszłego zamążpójścia, kiedy nagle zjawił się ktoś, kto zburzył dawno ustalony porządek. Porządek, który nie zmuszał do myślenia. Był jasno określony. Dawał pewność i wydawał się stabilny. Tym kimś był Józef, który wcale nie przeczuwał, jakie emocje obudził w młodziutkiej panience. Józef, który swoją postawą adoracji, a jednocześnie opiekuńczości, obudził w niej pokłady czułości, o których istnieniu nie miała pojęcia. Paulina na początku bała się tego, co zaczęła czuć w swoim sercu do młodego cieśli, ale bardzo szybko poczuła spokój, tylko że był to spokój inny niż wcześniej. Ten dawał ciepło, wręcz gorąco serca, budził miłość. Chciała być blisko niego i słuchać jego mądrych rozmów z ojcem. Chciała widzieć jego wzrok skierowany na nią. Potrzebowała go coraz bardziej i bardziej przy sobie. Na
początku karciła siebie, bo wiedziała, jak trudna jest jej sytuacja. Nie czuła się do końca wolna. Zasypiała płacząc w boleści niespełnionej miłości i z powodu niemocy rozwiązania planowanego dla niej małżeństwa. Targały nią skrajne emocje, które zadręczały jej serce. Józef nie chciał utracić okazji widywania Pauliny. Martwił się tym bardziej, że lada dzień kończył robotę, ale nie miał wyjścia. Obiecał Martynie, że przyjedzie na niedzielę. Delikatna miłość do Pauliny z dnia na dzień wzrastała i przepełniała go coraz bardziej. Nigdy wcześniej nie znał takiego uczucia, jakiego zaczął doświadczać. Wszystko w nim jakby się nie mieściło, jakby wybuchnąć chciało. Oddech był przyspieszony i wydawało się, że tchu brak. Proszę Państwa, Józef jak Józef, ale Jezus miał braci. Jezus miał braci. I po prostu ci bracia na początku w Jezusa nie chcieli uwierzyć, no bo to wiadomo, że sytuacja była niekorzystna. Ludzie myślą, że jak król, to złota korona i to w sensie takim dosłownym, prawda? Wszyscy się będą kłaniać. Jak w bajce. Nie, nie ma. Życie jest po prostu akurat takie, jakie jest i po prostu Jezus Chrystus przyszedł, żeby odkupić rodzaj ludzki. Opłat na ZUS dla tych, którzy rozpoczynają działalność. No jest tam cały szereg pomysłów, którym trzeba by poświęcić oczywiście osobną audycję. Dzisiaj premier Beata Szydło spotkała się z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, ale na spotkaniu obecny był także minister w kancelarii premiera Henryk Kowalczyk, który jeśli chodzi o miniony rok mówił o najważniejszych dokonaniach, mając na myśli przede wszystkim próby zmian w systemie podatkowym oraz likwidację Ministerstwa Skarbu. To są ważne wydarzenia, likwidacja Ministerstwa Skarbu. No tak, bo zniknął cały jeden resort, a spółki zostały rozproszone, ale wcale nie w złym tego słowa znaczeniu, po innych ministerstwach. To moim zdaniem bardzo dobrze. Ja od początku byłem zwolennikiem takiego pomysłu, ponieważ no, mieliśmy do czynienia z dualizmem kompetencyjnym do tej pory. Jako właściciel występowało zwykle, prawie zawsze Ministerstwo Skarbu, a jako nadzorca merytoryczny ministerstwo, różnie się one nazywały, wcześniej Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Energii teraz powstało i kontrolę nad kilkoma spółkami przejęło Ministerstwo Obrony, no, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, nadzorowały te resorty merytorycznie dane podmioty, ale i tak zwykle prawo z akcji, jak mówi kodeks spółek handlowych, wykonywał minister skarbu i to było coś zupełnie nienaturalnego i choćby w przypadku kopalń i problemów, które się od czasu do czasu z nimi pojawiały, budziło to pewne kontrowersje, powodowało spory pomiędzy poszczególnymi resortami. Także likwidacja Ministerstwa Skarbu jest bez wątpienia osiągnięciem. Tych spółek zostało nam kilkaset, chyba niespełna 400 w tej chwili, gdzie Skarb Państwa ma ciągle sporo do powiedzenia. To dość dużo i biorąc pod uwagę, że dzisiaj minister Morawiecki za większą część naszej polityki gospodarczej, w każdym razie za jej kierunek odpowiada, no to odpowiedzialność też on pewnie poniesie polityczną za to, co się będzie teraz w gospodarce, także w spółkach Skarbu Państwa działo. Spółki Skarbu Państwa są ciągle ważnym instrumentem realizowania polityki gospodarczej rządu. Do przeglądu resortów jeszcze dziś wrócimy. Przypomnijmy, dziś premier Beata Szydło spotkała się z wicepremierem Mateuszem Morawieckim i ministrem w kancelarii premiera Henrykiem Kowalczykiem. Ten temat jeszcze się pojawi na naszej antenie za mniej więcej pół godziny, a my chcemy też porozmawiać, korzystając z Pańskiej obecności w studiu, o swego rodzaju małej rewolucji na rynku finansów, bo dzieje się sporo. To są może wydarzenia dość małe, na pierwszy rzut oka niezauważalne, a składają się w pewną całość. Tak, jeśli one rzeczywiście wszystkie zostaną zrealizowane, to nasz rynek finansowy, krajowy zmieni się nie do poznania. Mówię przede wszystkim o czterech projektach. Po pierwsze, od tego zacznę, bo wiemy o tym najmniej i szybko przejdę do następnych. Polisolokaty, z których winowajcami chce walczyć Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest głównym spiritus movens zmian, o jakich rozmawiamy. Polisolokaty rzeczywiście były ewidentnym nadużyciem ze strony
głównie firm ubezpieczeniowych, w mniejszej części banków i pośredników finansowych. Taka propozycja nie do odrzucenia. Ten model finansowy, już abstrahuję od tego, że często te polisolokaty, jest produkt opiewający na kilkanaście, a na kilkadziesiąt lat, oferowane były emerytom jako dobry sposób na inwestowanie ich oszczędności i dochodów. Ale to był instrument, który właściwie całą odpowiedzialność przerzucał na klienta. I jak wynika z zeznań, zadałem sobie ten trud i zajrzałem do zeznań sądowych niektórych pracowników firm ubezpieczeniowych, firm, które mają dzisiaj wytoczone procesy z tytułu oferowania jeszcze nie tak dawno tych polisolokat. I jeden z pracowników takiej firmy ubezpieczeniowej mówi na przykład, że z góry zakładano stratę klienta na poziomie kilkudziesięciu procent, a więc to był produkt, w który zaszyte było nawet nie ryzyko, bo ryzyko jest rzeczywiście istotą rynku finansowego, ale w który zaszyte było założenie straty klienta. No i to jest coś zupełnie niespotykanego. To jest coś, co nie da się porównać nawet z kredytami frankowymi, na których można zarobić, można stracić, można wyjść na zero. Tu praktycznie zarobić się nie dało, tu tracili niemal wszyscy. Czyli pod płaszczykiem korzystnej inwestycji sprzedawano produkt, który obarczony był stratą. Absolutnie toksyczny. Z założenia. Absolutnie toksyczny i niestety znacznie więcej osób niż kredytobiorców frankowych, o których wspomniałem, dało się na te polisolokaty naciągnąć. To jest pierwszy element. Drugi element tego porządku czy małej rewolucji na rynku finansowym to są teraz zamiary zmian funkcjonowania pośredników finansowych, a ściślej kredytowych. Dzisiaj, jeśli wejdziemy do takiego punktu pośrednictwa kredytowego, to mówi nam osoba siedząca za biurkiem, iż świadczyć nam jest gotowa taką usługę za darmo. W życiu nie ma nic za darmo, nie ma darmowych lunchy, jak mówią Amerykanie. Ktoś wynagrodzenie takiemu pośrednikowi wypłacał. Kto to był i jest ciągle? Oczywiście bank. I to jest model, to jest sytuacja niezdrowa, bo działa się w interesie tego, od kogo się bierze pieniądze. Jeśli liczymy na to, że pośrednik finansowy wybierze dla nas najbardziej optymalny produkt, czy kredyt w tym przypadku, to my powinniśmy mu zapłacić i nie ulegać iluzji, że on dostając jakąś prowizję, marżę, czy jakąkolwiek inną formę wynagrodzenia od banku, będzie miał nasz interes w pierwszej kolejności na uwadze i że w ogóle to co on robi, jest darmowe. To nie jest darmowe, to jest zaszyte w opłatę, której nie widzimy, która jest pomiędzy pośrednikiem a bankiem. Więc na pierwszy rzut oka, z punktu widzenia konsumenta, ta zmiana może wyglądać nie najlepiej, ale ona przywraca logikę funkcjonowania pośrednictwa finansowego na rynku. Ale dla klienta oznacza spory wydatek, bo trzeba będzie pośrednikowi doradcy. Ale w naturalny sposób opłaty pośrednicy, których firmy już są dziś na tyle rozwinięte, że mają swoją pozycję negocjacyjną, oni powinni w swoich relacjach z bankiem z kolei wynegocjować niższe marże, prowizje kredytowe. W rezultacie cena produktu, koniec końców, jeśli wszystkie jej elementy zsumujemy, dodamy do siebie, nie powinna się z punktu widzenia klienta zmienić. Wręcz przeciwnie, pośrednicy będą prawdopodobnie w stosunku do nas po prostu znacznie uczciwsi niż byli do tej pory. To jest rozwiązanie, które ma zmotywować pośredników, żeby się bardziej starali? Żeby się bardziej starali w naszym interesie, a nie w interesie banków i swoim, bo ja wierzę, że oni się starali do tej pory. Tylko czy to było na pewno takie dobre, że na przykład reprezentowali interesy w pierwszej kolejności, a zdarzało się, tak, grupy banków z grupy kapitałowej, w ramach której ta firma pośrednictwa finansowego też funkcjonuje? Chyba nie. Jeśli zapłaci klient, to wtedy będzie mógł oczekiwać, że jego interes będzie na pierwszym miejscu w optyce pośrednika. Zmiana trzecia, tak na szybko, to są znowu propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości ograniczające tak zwaną lichwę, a więc nadmierne odsetki i opłaty pozaodsetkowe pobierane przez firmy pożyczkowe. Mówimy o ustawie antylichwiarskiej. Skracając, tak, ustawie, nawet pakiecie ustaw antylichwiarskich 3.0. Tam głównie znowelizowany ma być kodeks karny 3.0, bo to już trzecie podejście do tego tematu. Dwa wcześniejsze zostały zrealizowane. Ostatni bodaj pod koniec marca 2016 roku, który już ograniczył znaczną część tych opłat odsetkowych i pozaodsetkowych. Teraz
Skracając, Ministerstwo Sprawiedliwości chce, żeby od pożyczki miesięcznej na 1000 zł, takiego bardzo popularnego produktu oferowanego przez firmy trudniące się udzielaniem pożyczek, a właściwie kredytu konsumenckiego, żeby od tej 1000-złotowej pożyczki maksymalny koszt wynosił nie 300 zł, jak jest teraz, bo tyle łącznie ze wszystkim może od nas pobrać pożyczkodawca, a 115 zł, czyli mniej niż połowę obecnego kosztu. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Można powiedzieć, że w odniesieniu dla przykładu do kredytu hipotecznego jest to bardzo wysokie oprocentowanie, prawda? Ale nie bierzemy pod uwagę, że kredyt hipoteczny jest bardzo zwykle dobrze zabezpieczony, jest rozłożony na wiele lat, prawda? Jest udzielany tylko osobom, których wiarygodność została wcześniej sprawdzona przez bank czy pośrednika finansowego. A w tym przypadku mamy do czynienia z produktem krótkoterminowym, z produktem udzielanym osobie, która na przykład w banku nie miałaby czego szukać jako jego klient. Poza tym firma pożyczkowa ma wyższy niż bank koszt pozyskania kapitału, bo nie funkcjonuje na rynku międzybankowym, gdzie różne płynne instrumenty są stosowane. Bank komercyjny wobec banku komercyjnego czy nawet banku centralnego. W rezultacie muszę powiedzieć, że jeśli ta propozycja zostanie utrzymana, to prawdopodobnie z naszej rzeczywistości zniknie większość firm pożyczkowych, ten biznes przestanie się opłacać. Bo dla klienta byłaby to duża zmiana, duża ulga. Zamiast 1300 musiałby oddać 1115 zł, natomiast dla drugiej strony byłaby to znaczna strata. Tak. Dużo mniejszy zysk. Dużo mniejszy zysk. Myślę, że zysk po prostu nieakceptowalny. To tam by nie było zysku, tam do interesu trzeba by dokładać, tak przynajmniej mówią zainteresowani. I tu zachodzi pewna obawa, zresztą wyrażona przez wiele instytucji, także publicznych w toku opiniowania i konsultacji, że wylane zostanie dziecko z kąpielą, że ten sektor po prostu zniknie z naszej rzeczywistości, a beneficjentami będą dwie grupy firm. Banki, bo przejmą tych, których będą chcieli przejąć od firm pożyczkowych, nie wszystkich, bo choćby rekomendacje KNF-u im na to nie pozwolą, bardzo sztywne, a druga grupa podmiotów, to słowo za duże, to będą tacy lichwiarze czarnorynkowi, których usługi świadczone kiedyś na rogach polskich ulic wrócą po prostu do łask. Witamy w szarej strefie, krótko mówiąc. Nawet, tak na, nawet na czarnym rynku. Więc wśród tych wielu pozytywnych spraw, o których powiedziałem, planów, zamierzeń rządu, tę bym wskazał jako taką, do której bym się jeszcze przyłożył i do której bym się przyjrzał. Sprawa jeszcze do przemyślenia. I zmiana czwarta. Powiedzieliśmy... Kredyty frankowe, o tym jeszcze nie mówiliśmy. Kredyty frankowe, oczywiście, kredyty frankowe. Nie wiemy, jak będzie to wyglądało, ale już dziś z ust prezesa Narodowego Banku Polskiego czy przedstawicieli Grupy Roboczej Komitetu Stabilności Finansowej, to jest taki wcześniej mało znany quasi organ składający się z ministra finansów, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przewodniczącego KNF-u i właśnie szefa NBP. Przy tym organie, quasi organie, powstała grupa robocza i ona, jak wiemy z przecieków i tych wypowiedzi tak lakonicznych jeszcze, wypracowała nowy model rozwiązania problemu kredytów walutowych. Ten model ma się opierać na rekomendacjach, jakie zostaną skierowane przez KNF do banków, rekomendacjach, które będą zalecały przewalutowanie tych kredytów, będą wprowadzały prawdopodobnie dodatkowe wymogi kapitałowe dla banków, które się na to przewalutowanie nie zdecydują, będą czymś w rodzaju takiej delikatnej motywacji. I myślę, że bardzo słusznie, że taka dobrowolność i motywacja jest rozwiązaniem lepszym niż przymus. Chociaż jeśli chodzi o kredyty frankowe, tutaj o różnych propozycjach słyszymy już od wielu miesięcy. Jak dotąd jeszcze nie udało się tych propozycji przekuć na konkretne zapisy prawne. Do tego tematu z pewnością jeszcze będziemy wracali w przyszłości. Dr Marian Szałucha, ekonomista, Akademia Finansów i Biznesu w Istula. Bardzo dziękuję za spotkanie. Zbliża się godzina 15. Reklama. Jeszcze nie
niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymanym meczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Soczyste i słodkie pomelo tylko 3,99 za kilogram. A pieczarki jedynie 2,99 za 500 gramów. Lidl. Fresh Food Partner Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm. Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netio. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl. Lub zadzwoń. 800-800-200. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na poczucie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodnej asystencji lek i dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Bellora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zwierzesz znaczki. A teraz za 2 litry płynu do płukania Kokolino zapłacisz 8,88. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórę, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust, która najbardziej narażona jest na przesuszenie czy pękanie. Wybierz Regenerum. Regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż pomadka. To specjalistyczne serum do ust, które nie tylko przynosi natychmiastową ulgę, ale także nawilża je i wygładza. Serum intensywnie odżywia usta oraz zapewnia im długotrwałą ochronę przed mrozem, wiatrem i słońcem. Regenerum. Pełna regeneracja. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Światowa szachownica, czyli rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat i jaki to będzie miało wpływ na nasze życie? W każdą środę, tuż po 21.30. Grzegorz Ślubowski, zapraszam. Autopromocja. Minęła 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Budżet uchwalony przez parlament, a przygotowany przez rząd ma służyć obywatelom, przekonuje wicepremier Mateusz Morawiecki. On ma służyć przede wszystkim ludziom, rodzinom, on ma być prospołeczny. Nie poprzemy kandydatury Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej, oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Opowiada się za rozwiązaniami, które dla Polski są skrajnie szkodliwe. W Donbasie istnieje poważne niebezpieczeństwo skażenia chemicznego, alarmuje Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Obserwatorzy nawołują obie strony do wstrzymania ognia i wycofania sił w tym rejonie. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam.
uszczelnienie systemu podatkowego. Takie zadanie postawiła wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu szefowa rządu Beata Szydło. Premier kontynuuje rozpoczęty w ubiegłym tygodniu przegląd pracy poszczególnych resortów. Dziś rozmawiała o sprawach gospodarczych z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim oraz przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów, ministrem Henrykiem Kowalczykiem. Podczas wspólnej konferencji prasowej premier Beata Szydło mówiła o konieczności uszczelnienia systemu podatkowego. Przypomniała, że wprowadzone przez poprzedniego ministra finansów mechanizmy przynoszą już efekty. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest skuteczny, pierwsze efekty już mamy, ale potrzebna jest dalsza intensyfikacja zadań. Chcemy, żeby tych środków z uszczelnienia systemu podatkowego wpływało jak najwięcej do budżetu państwa, no bo to przekłada się oczywiście na realizację projektów społecznych i na realizację projektów inwestycyjnych. Pokazujemy, że w Polsce jest wystarczająca ilość środków budżetowych, tylko trzeba je umiejętnie wydawać, trzeba je wydawać rozsądnie i przede wszystkim nie wolno ich marnować. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział, że najważniejsze zadania na ten rok to utrzymanie stabilności makroekonomicznej oraz przyczynienie się do wzmocnienia wzrostu gospodarczego służącego ludziom. Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że rząd właśnie tak patrzy na gospodarkę, na rozwój i na budżet. On ma służyć przede wszystkim ludziom, rodzinom, on ma być prospołeczny i taki jest nasz budżet. W związku z tym, jak stawiam sobie i przyjmuję te zadania najważniejsze do wykonania w 2017 roku, to one właśnie mają z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, z punktu widzenia budżetu państwa zabezpieczyć środki na realizację wszystkich naszych programów prospołecznych, prorodzinnych. Wicepremier Morawiecki podkreślił, że chodzi także o zabezpieczenie środków na programy prorozwojowe. To jest taki właśnie budżet nadziei. To jest budżet, który powoduje, że wiele osób jest skonsternowanych. No bo jak to jest właśnie możliwe, że przecież te 40 miliardów przekazaliśmy, lwia część z tego, czy większa część z tego to program 500+, ale też mieszkanie plus, 75+, programy związane z restrukturyzacją różnych sektorów i jednocześnie utrzymamy w ryzach deficyt budżetowy w granicy 3%. Próby zmian w systemie podatkowym oraz likwidacja Ministerstwa Skarbu to zdaniem ministra w Kancelarii Premiera Henryka Kowalczyka najważniejsze dokonania mijającego roku oraz zadania na najbliższe miesiące. Ważne jest, aby oprócz zlikwidowania urzędu wypracować nowy model funkcjonowania spółek, zarządzania tymi spółkami i do końca marca jesteśmy w takim okresie przejściowym, kiedy to ten model wypracowujemy, kiedy we współpracy z pozostałymi ministrami, którzy te spółki otrzymali, pracujemy nad tym modelem zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Minister Kowalczyk zapowiedział też powołanie Rady do spraw spółek Skarbu Państwa. Mamy więcej czasu na swoje obowiązki związane z lokalną społecznością, mówią policjanci po zmianach inspirowanych programem Dzielnicowy Bliżej Nas. Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma poprawić bezpieczeństwo i przekonać do współpracy z mundurowymi komisariatów polskich miast i mniejszych gmin. Na czym polega ten program i jak mówią o nim policjanci? To pytania do reportera Polskiego Radia 24 Lucjana Olszówki. Program polega przede wszystkim na pogłębieniu bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach, a to wspierać ma na przykład aplikacja na smartfony, jaką zaprezentowało dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Moja Komenda, bo tak nazywa się ta aplikacja, jest bezpłatna, pokaże nie tylko mapę najbliższych komisariatów, ale także wyświetli zdjęcie dzielnicowego, jego imię i nazwisko i numer telefonu służbowego, pod którym będzie można skontaktować się z tym policjantem. Zmiany, jakie weszły w życie w wyniku programu Dzielnicowy Bliżej Nas. One mają pozwolić na skupienie większej uwagi funkcjonariuszy właśnie na problemy lokalnych społeczności, a to z kolei umożliwić ma również nowa organizacja pracy na posterunkach i o niej właśnie mówił mi starszy sierżant Mariusz Snela z jednej z komend powiatowych województwa wielkopolskiego. Zostaliśmy odciążeni z niektórych obowiązków, które wcześniej były na nas nakładane. Na przykład z prowadzenia czynności wyjaśniających. Będziemy mieli więcej czasu na rozmowy z obywatelami, żeby poznać ich problemy, żeby poznać tych obywateli i zobaczyć przede wszystkim, czego oni oczekują od policji. Jest też aplikacja Moja Komenda, gdzie każdy będzie mógł znaleźć kontakt do tego dzielnicowego, także no przede wszystkim zmienia się też wizerunek tego dzielnicowego jako tej osoby właśnie, która ma być bliżej społeczeństwa.
akcie MSWiA wspierać ma również inicjatywa polegająca na otwieraniu nowych posterunków policji w całej Polsce, zamkniętych w poprzednich latach. Tylko w ubiegłym roku otwartych ponownie zostało blisko 40 komisariatów. W tym roku także będzie to ponad 30 posterunków. To wszystko zmienić ma również dane, jakie zaprezentowała dzisiaj w siedzibie MSWiA policjantom Komenda Główna Policji. Te dane dotyczące dzielnicowych, one pokazują, że aż 84% Polaków, jak deklaruje, nigdy nie kontaktowało się ze swoim dzielnicowym. O programie Dzielnicowy Bliżej Nas i specjalnej aplikacji, która ma zwiększyć poczucie naszego bezpieczeństwa, w relacji reportera Polskiego Radia 24 Lucjana Olszówki. Nie poprzemy kandydatury Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej, oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Trwająca 2,5 roku kadencja Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej upłynie z końcem maja. Prezes Kaczyński powiedział w Radiu Wrocław, że zawsze był zdania, że trzeba popierać Polaków w unijnych instytucjach, ale nie za wszelką cenę. Opowiada się za rozwiązaniami, które dla Polski są skrajnie szkodliwe. Przypomnę te 500 000 euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę. W ogromnej większości chodzi o emigrantów ekonomicznych. No to my takiej osoby w moim przekonaniu poprzeć po prostu nie możemy. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że szansa na odzyskanie prezydenckiego Tupolewa oddala się być może o kolejne lata. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że winę za brak powrotu wraku samolotu do kraju ponosi także poprzedni polski rząd. Skoro Rosja przyzwyczaiła się do rządu, który nie broni najbardziej elementarnych polskich interesów, no to po prostu doszli do wniosku, że można i teraz będzie trzeba ich przekonać, że nie można i to pewnie będzie trwało. Ta szansa się oddala o kolejne lata? Być może, że tak. Przypomnijmy, w katastrofie w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria. Do warszawskiej prokuratury zgłosiły się dwie osoby, których wizerunki zostały opublikowane na stronie internetowej policji. To uczestnicy protestów przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia ubiegłego roku, którzy mieli zostać przesłuchani w charakterze świadków. Jeden z nich usłyszał zarzut znieważenia dziennikarza. Mariusz Malinowski, który zgłosił się jako drugi, powiedział, że był przed Sejmem jako osoba dokumentująca demonstrację. Jak mówił, prowadził transmisję tego, co działo się w okolicach ulicy Wiejskiej w nocy 16 grudnia. Teraz wzywanie mnie na świadka tutaj po opublikowaniu mojego wizerunku uważam za rodzaj próby zastraszenia. Nie mnie nawet, tylko całej tej grupy ludzi, która została opublikowana na zdjęciach, ponieważ nie chodzi nawet o nas, tylko chodzi o wszystkich innych, którzy biorą udział w demonstracjach. Otóż inni ludzie, którzy biorą udział w demonstracjach, powinni zrozumieć to w ten sposób. Uważajcie, bo my was opublikujemy, zrobimy wam zdjęcia. Pełnomocnik zeznających, mecenas Jarosław Kaczyński, powiedział, że śledztwo jest prowadzone w sprawie popełnienia przestępstw z artykułu 191 i 224 kodeksu karnego. Chodzi o działanie z użyciem przemocy bądź groźby bezprawnej w celu wymuszenia określonego działania i o użycie groźby bezprawnej lub przemocy w celu wpłynięcia na działanie organów państwa. Grozi za to do 3 lat więzienia. Mecenas Kaczyński powiedział, że w śledztwie chodzi prawdopodobnie o próbę zablokowania budynku Sejmu w nocy z 16 na 17 grudnia. Pełnomocnik oświadczył, że jego klienci przekazali mu, że byli w tym czasie przed Sejmem, ale nie robili niczego, co można by uznać za groźbę bezprawną, ani nie używali przemocy. W Donbasie istnieje poważne niebezpieczeństwo skażenia chemicznego, alarmuje Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jej obserwatorzy pracujący na terenach objętych konfliktem apelują o wstrzymanie działań bojowych wokół fabryki produkującej toksyczne substancje. Wiceszef misji obserwacyjnej OBWE Aleksander Hack informował, że obwód doniecki może być skażony odpadami pochodzącymi z fabryki fenolu w miejscowości Nowohorodzkie. Zakład produkujący toksyczne związki chemiczne znajduje się tuż przy linii rozdziału sił między ukraińską armią a prorosyjskimi bojówkarzami. Przedstawiciel OBWE zaznaczył, że zbiorniki, w których przetrzymywane są silnie trujące odpady, znajdują się 400 metrów od pozycji walczących stron. Sama fabryka znajduje się na terenie kontrolowanym przez siły rządowe. Obserwatorzy nawołują obie strony do wstrzymania ognia i wycofania sił w tym rejonie. Jeśli tak się nie stanie, to według OBWE skażenie ekologiczne grozi całemu obwodowi donieckiemu. W Donbasie wciąż słychać wystrzały. W ciągu ostatniej doby Ukraińcy naliczyli 41 ataków na swoje pozycje. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
Po 5 dniach od tragedii nie ustają poszukiwania w zasypanym przez lawinę hotelu we włoskich Apeninach. Od dłuższego czasu ich bilans się nie zmienia. 11 osób ocalonych, 6 ofiar śmiertelnych i 23 zaginione. Marek Lenert. Nie dajemy za wygraną. Pod spodem mogą być jeszcze żywi. Ludzie, powtarzają ratownicy. Pracują oni bez przerwy dzień i noc. Na zboczu, gdzie kiedyś stał hotel, a teraz na jego miejscu znajduje się śnieżny pagórek. Przybywa otworów wykopanych w nim ręcznie łopatami. Prowadzą one jednak donikąd. Na zewnątrz pada już od niedzieli i wzrasta niebezpieczeństwo nowych lawin. Nie zraża to ekip ratunkowych. Pracować będą tak długo, aż uzyskają pewność, że pod spodem nie ma nikogo. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Sport. A w studiu jest Maciej Gaweł z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dzień dobry, dobre wiadomości, dobre, miłe wiadomości z Niemiec. Robert Lewandowski znów został doceniony przez dziennikarzy. Prestiżowy niemiecki magazyn Kicker uznał go za najlepszego piłkarza 17. kolejki Bundesligi. W piątkowym wyjazdowym meczu z Freiburgiem Polak strzelił 2 gole i zapewnił Bayernowi Monachium zwycięstwo 2-1. Kicker przyznał Lewandowskiemu notę oznaczającą klasę światową. Do 11. kolejki trafił też Łukasz Piszczek, który zdobył zwycięską bramkę w wygranym przez Borussię Dortmund 2-1 meczu z Werderem Brema. Łukasz Kubot nie awansował do ćwierćfinału debla wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open. W trzeciej rundzie Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo przegrali z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Hiszpanem Marcelem Granojersem 6-7, 6-7. Kubot gra jeszcze w mikście. Lepiej powiodło się dziś naszym juniorom. Kacper Żuk w parze z reprezentantem Australii Aleksiejem Popirinem awansowali do drugiej rundy debla, podobnie jak Maja Chwalińska i Iga Świątek. Znamy już wszystkich ćwierćfinalistów turniejów singlowych. Dziś rozstawiony z trójką Kanadyjczyk Milos Raonic pokonał Hiszpana Roberto Bautista Aguta 7-6, 3-6, 6-4, 6-1. W innym spotkaniu Hiszpan Rafael Nadal wygrał z Francuzem Gaelem Monfilsem 6-3, 6-3, 4-6, 6-4. Awans wywalczyli też Bułgar Grigor Dimitrov i Belg Dawid Goffin. W ćwierćfinale Dimitrov zagra z Goffinem, Raonic z Nadalem. W pozostałych parach spotkają się Szwajcar Roger Federer z Niemcem Miszą Zwieriewem i inny reprezentant Szwajcarii Stan Wawrinka z Francuzem Jo-Wilfriedem Tsongą. W 1/4 finału kobiet Amerykanka Venus Williams zagra z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową, Czeszka Karolina Pliszkowa z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni, Amerykanka Coco Wandelek z Hiszpanką Garbinę Muguruzą, a Brytyjka Johanna Konta z Amerykanką Serena Williams. New England Patriots i Atlanta Falcons zagrają w finale Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL, czyli Super Bowl. Mecz zostanie rozegrany 5 lutego w Houston. O szczegółach z Miami Jan Pachlowski. Przepustką do gry w Super Bowl jest zwycięstwo w finałach konferencji. Nie było w nich niespodzianek, wygrywali wyżej notowani gospodarze. W konferencji AFC futboliści New England Patriots od początku narzucili swój styl, a ich przewaga przez cały mecz nie podlegała dyskusji. Ostatecznie Patrioci pokonali Pittsburgh Steelers 36-17. W przypadku finału konferencji NFC Atlanta Falcons rozbiła świetnie ostatnio prezentujący się Green Bay Packers 44-21. Fenomenalny mecz rozegrał quarterback Falcons Matt Ryan, upatrywany przez fachowców za głównego kandydata do tytułu najbardziej wartościowego zawodnika tegorocznych rozgrywek. Dla New England Patriots będzie to już 9. Super Bowl w historii. Dla Atlanty 2. Z Miami Jan Pachlowski. Super Bowl odbędzie się po raz 51. To największa i najbardziej dochodowa jednodniowa impreza sportowa na świecie. Prognoza pogody. W dzień na północy i północnym wschodzie Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające do całkowitego. Temperatura przeważnie od minus 2 do 2 stopni. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, poza tym słaby, południowy i południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wojtek i Reneusz polecają. Kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benzpiry 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odskrzeli i pulneo.
refrygerację. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Program Drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wstąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19.30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, serdecznie Państwa zapraszam. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Oj, dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. To była reklama. 15.18 na zegarze. Jest poniedziałek, 23 dzień stycznia. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla. Witam serdecznie i zapraszam jeszcze do godziny 16. Polskie Radio 24. Gorący temat. Dziś gorącym tematem jest oczywiście trwający przegląd resortów i spotkanie premier Beaty Szydło z kolejnymi politykami. Dziś premier Szydło spotkała się z wicepremierem, ministrem finansów i rozwoju Mateuszem Morawieckim, a także z szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem. Przy telefonie Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Uszczelnienie systemu podatkowego. Takie zadanie postawiła wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu szefowa rządu Beata Szydło. Dlaczego uszczelnienie systemu podatkowego jest tak ważne? No, powody są oczywiste, to znaczy podatki z Polski bardzo często wypływały za granicę, a ściślej było tak, że duże firmy podatków tutaj po prostu nie płaciły. Supermarkety, na które próbowano nałożyć nowy podatek, to jest klasyczny przykład tego typu procederu. No, przypomnijmy, że niektóre z marketów, które naprawdę doskonale się mają i otwierają nowe sklepy w Polsce albo pod ich marką otwierają się sklepy franczyzowe, takie sieci handlowe twierdzą na przykład, że od 7 lat mają wyłącznie stratę, no i podatku niestety zapłacić nie mogą. To jest jeden z przykładów, ale drugą sprawą jest też unikanie podatków w ogóle, nie tylko przez firmy zagraniczne. Jaką dokładnie skalę ma ten proceder, trudno powiedzieć, ale z tego co wiem, ministerstwo szacuje to na kwotę kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie, więc są to kwoty naprawdę poważne. Chodzi w takim razie o sprawiedliwość, o wyrównanie szans tych, którzy płacą podatki uczciwie i tych, którzy tego unikają, czy chodzi też o zwiększenie wpływów do budżetu, a może wszystko naraz? Myślę, że o jedno i drugie, to znaczy wyrównanie szans. No, w przypadku supermarketów, o których wspomniałem, ten argument był wprost podnoszony, to znaczy chodziło o to, żeby mniejsze sklepy czy mniejsze sieci handlowe, które nie mają możliwości, może i dobrze, że nie mają możliwości unikania podatków, ale jakby, żeby one nie były na straconej pozycji w rywalizacji z dużymi sieciami. A jeśli chodzi o wpływy do budżetu, no to też jest potrzebne, nie tylko w sytuacji, kiedy rząd planuje spore wydatki socjalne i nie tylko planuje, ale też je prowadzi, tak w przypadku rządu obecnego jest, ale w ogóle państwo po prostu potrzebuje pieniędzy. Na lepsze zmieni chyba, bo strasznie było dużo kiwych i na lichwę. Czyli walka z lichwiarstwem, proszę Państwa. Do wzmocnienia wzrostu gospodarczego, ale takiego, który służy ludziom, jakkolwiek brzmiałoby to. Zmieniają. Mówił
po prostu się systemy różne zbierają pieniądze na rozwój. On ma służyć do kapelusza, to jest nowa jakość w polityce ten sposób. Są to różne systemy oszustystyczne. Niż to, co nie zawsze było artykułowane, ale niż to, jak polska gospodarka przez ostatnie 20 parę lat funkcjonowała. To znaczy, bywały takie sytuacje, nadaje nasze radio, zbierają na tacę. Kiedy rzeczywiście wskaźniki ekonomiczne wyglądały dobrze, ale nie uwzględniały tego, że... Także to jest coś obrzydliwego, że na lichwę. Czy Jezus Chrystus uczył na temat lichwy, co? Którego jak zapraszamy? Po prostu nie było sprawiedliwe, to znaczy to nie było tak, że... lepiej zarabiali, może tu mówię banał, ale nie było tak, że lepiej zarabiali ci, którzy po prostu pracowali ciężej, czy wcześniej zadbali o dobre wykształcenie, tylko po prostu Langstrom w wielu dziedzinach życia sytuację pewnej oligarchizacji najróżniejszych branż, to znaczy taką sytuację, w której wąska grupa monopolizowała jakiś zawód, no i dostać się można było, no czasami dochodziło do sytuacji, że do niektórych zawodów można się było dostać tylko po linii rodzinnej albo przez znajomości. No i jak rozumiem... Albo na bankieciki do zachęty też różnie było, bo koleżanki, koleżankom, czy Gałczyńskiego, czy gdzieś tam w piwniczkach pochowane takie zakąseczki, zamiast poczęstować, to nie ma czym, z czym do ludzi, no to po prostu pomiędzy swoich. To jest pomysł trochę PR-owski, to znaczy rzucenie takiego, jakby to powiedzieć, wszędzie to samo jest, wielka niesprawiedliwość. Ale z drugiej strony rzeczywiście takie plany figurą, są i wyglądają pod figurą lub się modli. Także proszę Państwa, same są oszustwa. Wydają, że się modlą do Boga, ale czy można Boga oszukać, no właśnie, w taki że się sposób, usunęło żeby, imię Boże Jahwe z Biblii, drugie przykazanie usunęło się. Państwowe nie służyły tylko grupie, która ma do nich dostęp z jakiegoś powodu takiego, że po prostu ma dostęp do kurka z pieniędzmi, a nie dlatego, że tych pieniędzy czy bardziej potrzebuje, czy z jakiegoś powodu bardziej się jej należą. Jeśli chodzi o budżet na rok 2017, zdaniem wicepremiera Morawieckiego, to budżet nadziei. Jakub Jałowiczor, gość niedzielny, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Rozmawiamy dziś o przeglądzie resortów. Przypomnijmy, dziś premier Beata Szydło spotkała się z wicepremierem, ministrem finansów i rozwoju Mateuszem Morawieckim, a także z przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem. Przy naszym telefonie Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dzisiaj w czasie konferencji po spotkaniu premier z obydwoma politykami usłyszał pan coś, co pana zaskoczyło? Mowa była m.in. o uszczelnianiu podatków, o ulgach dla przedsiębiorców, a także o likwidacji Ministerstwa Skarbu. Tych wątków można się chyba było spodziewać. Znaczy, prawdę powiedziawszy, chyba nie pojawiło się nic takiego, co mogłoby zaskakiwać. Wszystkie te wypowiedzi, zapowiedzi miały miejsce już wcześniej, więc akurat dzisiaj żaden nowy element, który by przyciągnął moją uwagę, się nie pojawił. A jeśli chodzi o wypowiedzi na temat budżetu, mam na myśli słowa wicepremiera Morawieckiego, który stwierdził po pierwsze, że to budżet nadziei, a po drugie, że to jest budżet, w którym główny nacisk położony ma być na ludzi. To jest budżet prospołeczny, to jest swego rodzaju nowa jakość w polskiej polityce. To znaczy, no, powiedzmy sobie tak, że budżet nadziei czy budżet społeczny czy prospołeczny to oczywiście dobrze brzmi i pewnie też się dobrze sprzedaje, natomiast zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądało. Mnie trochę niepokoi jedna rzecz, bo obok mi wicepremiera Morawieckiego był tam również, prawda, pan Kowalczyk, minister Kowalczyk. No i przypomnę, że przecież to minister Kowalczyk był autorem wielu wypowiedzi w zeszłym roku, w których zapowiadał wprowadzenie jednolitego podatku równego dla wszystkich, po czym się okazało po wielu miesiącach bardzo ostrej dyskusji. Zresztą minister Kowalczyk przedstawiał to nie jako pewien plan, tylko przedstawiał to jako właściwie skończony projekt i już wszyscy tym nowym projektem żyli. I nagle się okazało, prawda, że po tej wielkiej dyskusji nic z tego nie wyszło, więc powiem tak, no zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało, ale przynajmniej jeśli chodzi, mam tutaj trochę ograniczone zaufanie wskutek właśnie tego łatwego mówienia co do niektórych ministrów. Ach, ale chyba są wyciągane wnioski, bo niedawno premier Szydło mówiła, że najpierw przygotujemy rozwiązania, mówiła o zmianach podatkowych, a później je ogłosimy, później je zaprezentujemy. To akurat bardzo dobrze. Skoro wspomniał pan o szefie Komitetu Stałego Rady Ministrów, Henryku Kowalczyku,
jeśli chodzi o najważniejsze dokonania mijającego roku, to zdaniem Henryka Kowalczyka to są próby zmian w systemie podatkowym oraz likwidacja Ministerstwa Skarbu. Jeśli chodzi o próby zmian w systemie podatkowym, o ten pierwszy wątek, zastanawiam się, czy Henryk Kowalczyk miał na myśli właśnie to, o czym pan mówił, czyli fakt, że wspomniał o jednolitym podatku, z którego jak dotąd jeszcze nic nie wyszło, czy może jednak chodziło mu o uszczelnianie budżetu, o uszczelnianie, przepraszam, systemu podatkowego. To znaczy, ja też oczywiście nie wiem, co miał dokładnie na myśli minister Kowalczyk. Jeśli chodzi o te próby, raczej jeśli chodzi o próby zmian, to raczej chodzi, wydaje mi się, że może chodzić o pracę nad właśnie, czy to tym podatkiem jednolitym, czy nad innym sposobem rozkładu ciężarów podatkowych. No w tej sprawie to akurat, prawdę powiedziawszy, nic nie zrobiono, ale ja akurat nie byłem zwolennikiem wprowadzenia w takiej formule podatku jednolitego, więc naprawdę powiedziawszy, niespecjalnie się martwię tym, że te prace się zakończyły na niczym, przynajmniej na razie. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o uszczelnienie podatków, to akurat bardzo dobrze, że on próbuje to zrobić. Z tego punktu widzenia są dodatkowe wpływy do budżetu, a to w oczywisty sposób pozwala z większym optymizmem patrzeć na realizację tych pomysłów i tych przyrzeczeń, które się pojawiły. No przede wszystkim chyba największym osiągnięciem tak naprawdę rządu jest to, że spełniła się ta zapowiedź, że program 500+, są na nim na ten program pieniądze i że nie przyczyni się on do pogorszenia stanu polskich finansów i że to nie będzie tak, jak mówiła opozycja, że nie wiem, we wrześniu czy w październiku pieniądze się skończą i program będzie musiał być zakończony, czy przerwany, czy odłożony. To wszystko się nie sprawdziło i to jest, myślę, że wielka zaleta. To znaczy udało się zgromadzić te pieniądze i zapewnić bezpieczny przebieg programu społecznego. Inna sprawa oczywiście, bo tutaj wracamy do tej wypowiedzi premiera Morawieckiego o tym, że o budżecie nadziei i o tym, że ten budżet będzie miał taki prospołeczny charakter. No to premier z kolei Szydło zapowiadała, że o ile rok 2016 to był taki właśnie rok, gdzie tyle uwagi poświęcono kwestiom społecznym, że rok 2017 będzie przede wszystkim rokiem, kiedy zmieni się pozycja przedsiębiorcy, przedsiębiorcy to odczują i będzie główny nacisk kładziony na rozwój. No, zobaczymy, czy to się powiedzie. Mam nadzieję, że tak, bo wydaje mi się, że sytuacja, w której głównym motywem działania są programy socjalne na dłuższą metę, jednak jest bardzo niebezpieczna. Jeszcze wróćmy na moment tylko do słów Henryka Kowalczyka, który stwierdził, że likwidacja Ministerstwa Skarbu to było jedno z najważniejszych dokonań mijającego roku. To rzeczywiście jest ważna zmiana, jak chce Henryk Kowalczyk, czy raczej zmiana strukturalna. Po prostu zniknęło jedno ministerstwo. Powiem szczerze, moim zdaniem to akurat jest mało istotna zmiana. To znaczy, dlaczego mało istotna? Dlatego, bo przecież realna różnica polegałaby na tym, gdyby zmienił się sposób władania przedsiębiorstwami, których ma udział Skarb Państwa. To, czy te przedsiębiorstwa podlegają Ministerstwu Skarbu, czy tak jak jest teraz w większości Ministerstwu Rozwoju i wicepremierowi Morawieckiemu, to żadnego większego znaczenia nie ma. Więc wydaje mi się, że to jest raczej kwestia strukturalna i zabieg w kategoriach, nazwijmy to, księgowych, niż rzeczywista zmiana. Chociaż tego rodzaju dualizm znika, bo bywało często, że właścicielem spółki X był Skarb Państwa, natomiast nadzór merytoryczny prowadzony był przez inne ministerstwo. Oczywiście, że element, pewien dualizm znika, natomiast to, co jest najistotniejsze, czego się moim zdaniem nie dokonało, to znaczy nie dokonano takiego procesu podziału na przedsiębiorstwa i firmy, gdzie udział Skarbu Państwa jest rzeczą pożądaną, potrzebną i gdzie trzeba i on powinien pozostać i listy firm, z których, gdzie udział Skarbu Państwa jest niepotrzebny i należałoby z niego się wycofać. No to jest, wydaje mi się, rzeczą, gdyby coś takiego się stało i gdyby faktycznie w tę stronę to podążyło, to można by mówić o jakimś ważnym, znaczącym wydarzeniu. Natomiast sama likwidacja Ministerstwa Skarbu i przekazania jego kompetencji do Ministerstwa Rozwoju nie wydaje mi się być aż tak, mieć aż takiego znaczenia z punktu widzenia też opinii publicznej, odbiorców i życia gospodarczego. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje dnia w skrócie. Minęła 15.30. Więcej ułatwień dla przedsiębiorców, obniżenie ZUS-u dla firmy, zapowiada Mateusz Morawiecki i od tego zaczniemy. W serwisie też Stany Zjednoczone i Donald Trump, który podpisze rozporządzenie w sprawie renegocjacji umów NAFTA i TPP. Powiemy także o nielegalnym składowisku chemikaliów w Brzegu. Substancje mogły być wylewane do Odry. W Polskim Radiu 24.
Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Mateusz Morawiecki przypomina wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców i zapowiada kolejne. Wicepremier, minister rozwoju i finansów mówił o tym podczas konferencji po spotkaniu z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu pracy resortów. Mateusz Morawiecki zapowiada między innymi obniżenie składek ZUS dla firm. Będzie dla małej działalności gospodarczej, tej do 5 tysięcy złotych, ZUS będzie mniej kosztował, to już jest plan nasz na ten rok. Będzie działalność nierejestrowa, to jest też dla tych małych firm. Zastanawiamy się też nad tym, żeby w ogóle na pierwsze półrocze działalności gospodarczej nowo zakładanej w ogóle nie było tego ZUS-u, albo był on jeszcze niższy niż jest do tej pory, bo wiemy dzisiaj o tej uldze. To są konkretne rzeczy, które robimy dla przedsiębiorców. Mateusz Morawiecki podkreślił, że jednocześnie będzie kontynuował uszczelnianie systemu podatkowego. Wyjaśnił, że chodzi głównie o walkę z mafiami VAT-owskimi. W informacjach dnia prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji Donald Trump i Władimir Putin mają wkrótce odbyć rozmowę telefoniczną, zapowiedział rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow nie podał daty planowanej rozmowy. Jak oświadczył rosyjski MSZ, jest w kontakcie z administracją Waszyngtonu. Tymczasem jeszcze dziś Donald Trump ma podpisać rozporządzenie w sprawie zamiaru renegocjacji dwóch wielkich umów handlowych USA, NAFTA i TPP. Wycofanie USA z obu układów to jedna z obietnic wyborczych Trumpa. Chce w zamian wynegocjować traktaty dwustronne. To też realizacja zasady wygłoszonej w przemówieniu inauguracyjnym America First. I wracamy do kraju. Wzrośnie ranga dzielnicowych, a ich zarobki będą wyższe, zapowiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Dzielnicowy Bliżej Nas minister zaprezentował nowe kierunki działań pracy dzielnicowych. Mariusz Błaszczak podkreślił, że mają być bliżej obywateli i ich problemów. Dzielnicowi to funkcjonariusze, którzy stanowią wizytówkę polskiej policji, dlatego że są funkcjonariuszami pierwszego kontaktu. Dzielnicowi zostaną również odciążeni od obowiązków niezwiązanych bezpośrednio ze służbą. Także widzicie państwo, jakie zmiany. Między innymi mniej pracy o charakterze biurowo-administracyjnym. Nielegalne składowisko chemikaliów w Brzegu. Substancje mogły być wylewane do Odry. Ponad 200 beczek z nieznaną substancją odkryto w piątek w dawnych magazynach zbożowych przy placu Młynów. Wstępne rozpoznanie strażaków chemików wykazało, że w pojemnikach znajdują się pochodne rozpuszczalników, żywic oraz farb drukarskich. To substancje łatwopalne. Składowane są co najmniej od października w bliskiej odległości od Odry. Brzeska prokuratura prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Zdaniem śledczych substancje były magazynowane w nieprawidłowy sposób, a ponadto zagrażały zdrowiu i życiu ludzi. Oznaczenia są na beczkach, natomiast to, co jest w środku, nie odpowiada oznaczeniu. Jest to substancja płynna, lotna, ale lotna w jakichś tam określonych wyższych temperaturach powietrza. Z tego, co tutaj mamy od października 2016 roku. Prokurator Waldemar Chrząszcz dodaje, że osoba, która wynajęła halę i magazynowała substancje, zniknęła. Jest nawet naczepa z samochodu ciężarowego porzucona, na której też są, znajdują się te beczki. Ciągnika siodłowego nie ma, także my nie wiemy, kto to przywoził w sensie fizycznym. Natomiast ten pan, który wydzierżawił ten teren, nie został na chwilę obecną przesłany. W sąsiedztwie nielegalnego składowiska w kolejnym budynku znaleziono następny magazyn. Tam znajdowało się kilkadziesiąt pojemników. Odkryto tam również bezpośrednie połączenie kanałem z Odrą, ustalił nieoficjalnie reporter Radia Opole. To oznacza, że substancje mogły być wylewane bezpośrednio do rzeki. Jedną z hipotez jest również to, że substancji używano do fałszowania paliwa. Na razie nie wiadomo, kto będzie ją utylizował. Prognoza pogody. W dzień na północy i północnym wschodzie Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wybrzeżu wieczorem możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Dopiero po południu na zachodzie Polski wzrost zachmurzenia do całkowitego. Temperatura przeważnie od minus 2 do 2 stopni. Teraz to wszystko. Kolejne informacje dnia punktualnie o 16. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A tymczasem na zegarze 15.35. Gość Polskiego Radia 24.
Naszym gościem jest Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy oczywiście o bezpieczeństwie, o militariach. Wszystko w kontekście tego, co wydarzyło się w Waszyngtonie przed 3 dniami, czyli punktualnie 20 stycznia. Stany Zjednoczone mają nowego prezydenta. 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Donald Trump i od co najmniej 3 dni pojawiają się pytania, jak będzie wyglądała polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, jak będzie wyglądała polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych, jak będzie wyglądała wreszcie polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I na tym ostatnim wątku chciałbym, żebyśmy się skupili przez kilkanaście minut. Pytanie tylko, na ile dziś, krótko po zaprzysiężeniu, można określić, jak będzie kształtowała się polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Chodzi oczywiście w naszym wypadku o Europę, w szczególności Europę Wschodnią. Na pewno można powiedzieć, że od tych kilkudziesięciu godzin Stany Zjednoczone mają nowego głównodowodzącego. Tutaj warto powiedzieć o tej specyfice amerykańskiej hierarchii dowodzenia siłami zbrojnymi, że tam naczelnym dowódcą jest prezydent i on ma możliwość wydawania rozkazów wszystkim wojskowym. U nas w kraju jest to troszeczkę inaczej sformułowane. Chociaż prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale to nie jest aż taka ranga, takie znaczenie, takie wpięcie w ten system dowodzenia jak w Stanach Zjednoczonych. To nawet widzimy na co dzień, tam jest nie tylko tradycja, ale i pozwolenie. Prezydent salutuje do wojskowych amerykańskich, którzy oddają mu honory. No, na pewno kilkadziesiąt godzin, tak jak wspomnieliśmy, więc trudno jednoznacznie powiedzieć, jak będzie wyglądała ta prezydentura, jak będą wyglądały te decyzje.